Początek ferii to znakomity moment na to, aby spróbować swoich siły na lodzie. Oczywiście nie wszyscy od razu są świetnymi hokeistami albo łyżwiarzami figurowymi, no ale od czegoś trzeba zacząć. Mariusz Czerkawski dzisiaj będzie naszym, moim nauczycielem. Witam wszystkich, miło. No dobry początek. No stoimy na łyżwach, jako tako, jest dobrze, ale jak zacząć jeździć? Tak, no dobrze powiedziałeś, nikt nie jest świetny. Generalnie w niczym chyba od razu, tak? Tak naprawdę. Wszystkiego trzeba się uczyć i wszystkiego jak gdyby krok po kroku. Także najważniejsze jest też przygotowanie, można powiedzieć, poza lodem, żeby poćwiczyć trochę stanie na jednej nodze, przeskakiwanie z jednej nogi na drugą. Ważne jest to, żeby zachować pozycję atlety trochę, tak, sportowca, czyli nie stójmy na prostych nogach, bo to się może źle skończyć, tak. Nie patrzmy za bardzo w dół, bo to się też może źle skończyć. Wiadomo, że na to trzeba uważać, czyli szerzej nogi trochę, lekko nogi ugięte. I próbujemy tak naprawdę, możemy jeszcze przed tym, jak wejdziemy, poćwiczyć na przykład w domu, takie chodzenie jak kaczka, czyli albo jak Charlie Chaplin, jak to woli, tak? Czyli pięty trochę na bok, ale o to chodzi, żeby te pięty się składały, palce trochę na bok. Wiadomo, że chcemy później zrobić ten krok tak zwany posuwisty, czyli nie chodzi o to, żeby iść po lodzie, tak? No bo każdy gdzieś tam spróbuje i będzie potrafił, ale chodzi o to, żeby jednak później spróbować. Później już, jak już dojdziemy do tej wprawy, żeby jednak później spróbować na przykład na jednej nodze odpychać się cały czas tak jak na hulajnodze, tak? Ja może to zademonstruję trochę, będzie kamera widzieć. Czyli coś takiego, tak? Jak nam się uda z jedną nogą, możemy spróbować z drugą nogą tą hulajnogę. No i to już w miarę zaczyna coś przypominać jeżdżenie. I to, żeby jednak uważać, naprawdę ważny jest kask, bardzo ważny jest kask u młodzieży, bo tu mówimy o ferii. W feriach. Nie musi być to hokejowo od razu, ale jednak no, dzieci mogą się przewrócić na twarz, tak? Mogą się przewrócić na zęby, na nos. No, wiadomo, lód nie jest miękki, to nie jest murawa i to może spowodować. Także jak da się na przykład kask w miarę bezpieczny, to byłoby super. Inne kaski oczywiście też są bardzo dozwolone. I podstawowa zasada. Trzeba uważać przy upadaniu, trzymać, próbować zrobić taką kulkę z siebie trochę, takiego ślimaka i trzymać brodę, jak się upada, przy klatce piersiowej, żeby nie odchylić głowy, bo jak się poleci do tyłu i uderzy w potylicę, no nie jest to dobrze. No jest sporo takich małych uwag, ale tak naprawdę nie jest to bardzo niebezpieczne i nie jest to aż tak trudne. No wystarczy po prostu chcieć i mieć trochę zapał do tego i chęci. Łyżew nie trzeba się bać. Łyżew nie trzeba się bać, także wszystkich zapraszamy oczywiście nie tylko na Stadion Narodowy, ale też na wszystkie lodowiska w okolicy i na pewno będzie ich jeszcze sporo. Mam nadzieję, że dużo z nich będzie właśnie działać podczas ferii. Trochę ich w Polsce jest i białe orliki też mają powstawać. Powstają już chyba, mam nadzieję. Powstają. Więc... My też właśnie ruszamy też znowu z programem. Będziemy próbować uczyć, zachęcać dzieciaki do tego, żeby takie różne sztafety robiły, żeby jednak animatorzy takich białych orlików czy nauczyciele WF-u zaciągali na takie lodowiska i uczyli tych podstawowych kroków. Także przeszkoliliśmy w tym roku 100 takich instruktorów, w zeszłym też 100, także no już staramy się dotrzeć do tego. Bo WF jest fajny, nawet w ferie. WF jest fajny, nawet w ferie, a tak jak powiedziałem, czy to jest właśnie na lodzie, na świeżym powietrzu, czy nawet na jakiejś hali lodowej, no rzeczywiście nie ma lepszych miejsc, tym bardziej, że no w zimę, w ferie, no nie wszyscy mają możliwość wyjechać na narty, ale nawet jak wyjadą na narty, no przecież też w wielu kurortach czy w wielu miejscach są lodowiska. Ostatnio sam byłem w Szczyrku na lodowisku, czy wcześniej w Zakopanem, także zawsze łyżwy można mieć ze sobą, a jak nie, to są wypożyczalnie i już to możliwość dotarcia na lodowisko jest łatwiejsza. No dobrze, to ja mam taką propozycję, spróbujmy króciutko na laiku, czyli na mnie, nie, ja tu pokazać, jak to wygląda, tak żeby, no żeby od razu tych zębów nie stracić, bo obserwowałem szkoda byłoby tak wcześniej, ferię jak sobie dawałaś radę i całkiem świetnie. Oczywiście nasze łyżwy się różnią, tak? Bo ty masz tak, jazdy, ja mam hokejów. Nie do końca hokejówki. Ty masz białe hokejówki, tak? Białe hokejówki, tak. Nie, no są dojazdy figurowej. Oczywiście ja mam dojazdy na łyżwach hokejowe. Typowo są twardsze, są z zabezpieczeniami, nie mają ząbków z przodu, tak? Ty je masz. Tak, także ja mam ząbki. Iwo też nie ma ząbków, też ma hokejowe. Tylko ja bardziej mam łyżwy. Także niektórzy uważają, że jest prościej, bo jest łatwiej się odbić przodami łyżew, tak? I jak gdyby nabrać tej szybkości. Pytanie, jak chcesz jeździć, czy chcesz jeździć właśnie tak na takiego odbicia, takiego wiesz, takiego do przodu, czy bardziej wolisz jednak ten krok taki posuwisty? Czy i na trochę... początku jakkolwiek, to wiesz. Twoja kolej, Kasiu. Tak jest, bardzo ładnie, widzę to wszystko idealnie. Idealnie działa, Iwo też zawsze jedzie z przodu bardzo szybko. Mam jakiś dziwny problem zawsze z jedną nogą, możemy nie wiem, zawrócić, czy to jest normalne. Tak? No tak przeważnie jest i zawsze jest łatwiej skręcić w jedną stronę niż w drugą. To jest po prostu tak, jest natura stworzona, że
Czasami łatwiej. I to hamowanie, wiesz, łatwiej na bandzie do hamowania. To, hamowanie to jest następne. Można hamować różnie, można przeważnie coś takiego robić. Patrzymy przed siebie, wszystko będzie ok. No to jak ok, to ok. To w takim razie nic więcej nie pozostaje, zachęcić wszystkich do tego, żeby spróbowali swoich sił. Nawet jak się przewrócą, bo najważniejsze, nieważne jest ile razy się przewrócisz, ale żeby za każdym razem wstawać. No, trzeba wstać i to też trzeba potrafić zrobić, bo jednak no, ten upadek wcześniej czy później gdzieś zaliczymy. Nawet ci najlepsi się przewracają.